Kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, a na rozpoczęcie tej części nabożeństwa były czytane słowa z ostatniego rozdziału tej księgi, to wyobrażamy sobie, że mówimy o czymś, co przyjdzie. Mówimy o czymś wyjątkowym. O czasie, w którym nie będzie pękniętych wiader. O czasie, w którym nie będzie czegokolwiek brakowało. We wcześniejszym, 21 rozdziale, moglibyśmy czytać o tym, jak to na ziemi w końcu znajdzie się święte miasto. Nazwane jest to Nową Jerozolimą. Nie wiem, czy wy macie z tym problem, czy nie, ale ja osobiście, gdy czytam o tej Nowej Jerozolimie i czytam o tym wielkim przepychu, o czymś, co no, wygląda aż przedziwnie, bo mówimy o złotych ulicach, o bramach do miasta, które są wykonane z perły, z jednej perły i o tych wszystkich kosztownych kamieniach, to jest to po prostu coś, czego ja tak na dobrą sprawę nie potrafię sobie wyobrazić. W każdym razie czytamy o czymś, co jest naprawdę niezwykle cenne. O tym, że świat, który Bóg przygotowuje, to jest świat, który będzie przerastał nasze wyobrażenia. Spełnią się rzeczywiście słowa, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Zobaczymy i na pewno będziemy mówili... Nie wiem, co powiemy. Ale będziemy na pewno zachwyceni. Natomiast, moi drodzy, kiedy czytamy końcówkę Apokalipsy, to okazuje się, że kiedy Bóg koncentruje naszą uwagę na tym, co ma być, to nie chce nam przedstawić, że to złoto, te perły, te kosztowne kamienie, że to będzie naprawdę największa wartość, do której teraz zmierzamy. Otóż nie. Bo już kolejny, 22 rozdział Apokalipsy pokazuje nam rzeczy jeszcze bardziej cenne, jeszcze ważniejsze. Czytamy o miejscu, gdzie jest tron Boga. Czytamy o samym Bogu. I pozwólcie, że może jeszcze raz przeczytam z 22 rozdziału werset 1 i 2. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Pewien proces uzdrawiania ma trwać. Ale to, o czym czytamy na początku tego 22 rozdziału, to taki symbol, który no, oczywiście wiąże się z nowym niebem, z Nową Jerozolimą, ale taki symbol, który nam się może kojarzyć bardzo pospolicie. Czytamy o tym, że płynie jakaś rzeka. Czytamy o wodzie. Tutaj złoto, perły, kosztowne kamienie, a tutaj nagle, no czy płynie sobie rzeka? Woda. Rzecz bardzo zwykła, powszechnie występująca na ziemi. Robi to na nas jakieś wrażenie? No powiem tak. Ja spokojnie mogę się obejść bez złota. Naprawdę nie mam problemów, że drzwi do mojego mieszkania nie są z perły. Ale gdybym miał żyć z perspektywą, że nie mam wody, to miałbym naprawdę problem. Tutaj czytamy o wyjątkowej wodzie. O wodzie, która jest jakimś nośnikiem wiecznego życia. Ale chciałbym, żebyśmy się właśnie nad tym porównaniem, nad tym symbolem dzisiaj troszeczkę zatrzymali. Zobaczcie, bo z jednej strony, kiedy mówimy o wodzie, mówimy o czymś pospolitym, o czymś, co często występuje na ziemi. Ja wiem, że są takie regiony świata, gdzie wody brakuje, ale ogólnie to większość naszego grobu wypełnia woda. Nasze ciała w większości składają się z wody. Czasami myślimy o tej wodzie jako o cieczy. Czasami ona ma zupełnie inne skupienie. Czasami jest to para, która też jest tak w rzeczywistości wodą. Czasami woda jest twarda w postaci lodu. Ale wiemy jedno, że woda jest niezbędna, żeby w ogóle na ziemi i zaistniało, i trwało życie biologiczne. Bez wody się nie da. Nawet kiedy czytamy
słowa apostoła Piotra, które co prawda mówi o ważniejszych jeszcze rzeczach, które nas czekają w przyszłości, ale nawiązuje do historii, które miały miejsce wcześniej, to w trzecim rozdziale i wersecie piątym swojego drugiego listu mówi o ziemi, która z wody i przez wodę powstała mocą Bożego Słowa. Doceniamy to. Przyjmujemy to jako Boży dar, kiedy możemy czerpać z wody, która jest nam dana tak bez ograniczeń. To jest naprawdę nasz wielki przywilej, bo tak jak powiedziałem, nie wszyscy mają taki dostęp. Niedawno ze znajomym rozmawiałem, przebywał w pewnym miejscu i mówi, miejsce jak miejsce, ale gdzieś tam przy kranach widział tabliczki. Tabliczki, na które było napisane, że tę wodę można normalnie pić bez przygotowania. No i spróbował. Ale mówi, tak chlorem jechało, że się nie dało tego pić. Po prostu, no rzeczywiście, bezpieczna. Nie ma tam chyba żadnego życia, bo nie da rady. Natomiast nie o takiej wodzie myślimy. Natomiast to, do czego zmierzam, moi drodzy, to do tego, że kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy w tym Słowie Bożym też czytać o wodzie, ale w zupełnie innym znaczeniu, w takim znaczeniu symbolicznym. Co symbolizuje woda w Piśmie Świętym? Różne rzeczy. Właśnie o to chodzi. Na samym początku warto powiedzieć, że to mogą być bardzo różne rzeczy. Zobaczcie, kiedy na przykład czytamy Ewangelię według świętego Jana, sięgam do 7 rozdziału tej Ewangelii, to w 37 wierszu zaczyna się taka wypowiedź Pana Jezusa. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Czego symbolem jest woda w tym przypadku? Duch Święty. I to wszystko, co ten Duch Święty w życie człowieka może wnieść. On wprowadza nas w prawdę, On prowadzi nas do nawrócenia, On powoduje przemianę w naszym życiu. Krótko mówiąc, mówimy o czymś pozytywnym. Ale czytając Biblię, nie zawsze mówimy o symbolach pozytywnych. Na przykład, kiedy sięgamy do Apokalipsy świętego Jana, to w 12 rozdziale, w wersecie 15, w 12 rozdziale w ogóle czytamy o historii Bożego Kościoła na przestrzeni wielu, wielu wieków. Ale w 12 rozdziale, kiedy już zbliżamy się jakby do końca tego opisu, rozdziału też pełnego symboli, czytamy: i wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Niewiasta, Boży Kościół. W tym przypadku czytamy o tym, że woda jest symbolem takiego bardzo żywiołowego prześladowania, takiej opozycji względem Bożego Kościoła, czyli coś negatywnego. Wieki wcześniej prorok Izajasz powiedział: nie mają pokoju bezbożnicy. Są jak wzburzone morze, które wyrzuca na brzeg muł i błoto. Czego symbolem jest woda? Różnych rzeczy. Trzeba doczytać. Ale Bóg rzeczywiście wykorzystywał ten element po to, żeby ludzi o czymś uświadomić. Ja dzisiaj nie chcę mówić o rzeczach negatywnych. Chcę mówić o znaczeniu, o symbolu wody, o tym pozytywnym znaczeniu wody. I proszę, otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, gdzie w 17 rozdziale znajduje się historia, przy której możemy się też przez chwilę zatrzymać i zastanowić nad jej treścią. Otóż w 17 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej możemy od pierwszego już wiersza czytać o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce. Zresztą nie po raz pierwszy, bo już w 15 rozdziale czytamy również o tym, że lud, który wyszedł z Egiptu, nagle poczuł deficyt wody. Nie ma jej. I zaczyna się szemranie, zaczyna się narzekanie.
wcześniejszym, 15 rozdziale jest powiedziane, że Bóg znalazł rozwiązanie, bo Bóg zawsze znajduje rozwiązanie, ale polegało ono na tym, że Mojżesz miał wziąć jakiś kawałek drewna, wrzucić do wody, która była niezdatna do picia, Biblia mówi, była gorzka, i nagle ta woda stała się zdatna do picia, smaczna, dobra, bezpieczna. Ludzie poszli dalej. A więc wydawać by się mogło, że jako ludzie jesteśmy przez Boga uświadamiani, że Bóg nas czegoś uczy, no i w końcu się czegoś nauczyliśmy. Ale w 17 rozdziale, nieco dalej, czytamy: i wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia i spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienuje mnie. Ktoś powie, powód narzekania jest. Jak można żyć bez wody na pustyni? Czy ja im nawet współczuję z powodu braku wody? Ale wiecie, gdy czytamy tę historię tak dosyć szczegółowo, to nie zauważamy, żeby na przykład ludzie nauczeni wydarzeniami, które miały miejsce nieco wcześniej, teraz, w sytuacji podobnej, kiedy brakuje wody, ludzie mówili: Panie Boże, pomóż nam. A ponieważ Bóg się nie odezwał, to zaczęli narzekać. Nie chcę powiedzieć, że to byłoby lepsze, ale nie czytamy, żeby ludzie prosili Boga o pomoc. Ludzie zaczęli szemrać, zaczęli narzekać. Mojżesz nie był jakimś przewrażliwionym człowiekiem, mówi: prawie mnie ukamienują. To było rzeczywiście coś bardzo dziwnego. Mojżesz miał uzasadnione pytanie: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Boga? Natura człowieka. Natura człowieka. Narzekanie, szemranie, czepianie się Mojżesza. Najłatwiej. Natomiast patrzymy, że Bóg, oczywiście dał im wodę, przeżyli, mieli za sobą jakieś kolejne doświadczenia, ale z tej historii możemy wyciągnąć wiele wniosków. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa, a mianowicie to, że kiedy ludzie przeżywają niedostatek w tej sytuacji, kiedy ktoś powie: to jest dramatyczna chwila, nie wiadomo, co z nami będzie, tak w życiu bywa. To w tym przypadku mówimy o tym, że Bóg próbował ludzi uczyć takiej zależności człowieka od Niego. Bo taka zależność jest. Ja wiem, że kiedy człowiek żyje w takim cywilizowanym świecie, kiedy ogólnie ma i pracę, i dom, i jedzenie, i jest policja, która trzyma jakiś porządek, i wiele, wiele innych rzeczy, to człowiek myśli sobie: dajemy sobie radę. Tam na pustyni bardzo łatwo, bardzo szybko można było sobie uświadomić, że człowiek jest w pełni uzależniony od Pana Boga. I ta myśl jest bardzo ważna w życiu. Im szybciej do takiej myśli dojdziemy, tym lepiej. Ale Bóg nie ograniczył się do tego typu lekcji, która z tej historii wynika. Ale gdy czytamy kolejne wersety, werset 5 i 6, to możemy zobaczyć, że Bóg naprawdę dokonał czegoś wyjątkowego. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. I teraz posłuchajmy. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam, na Chorebie. A ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela.
Bóg proponuje coś naprawdę niezwykłego. Bóg mówi ja. A kim on był dla Izraela? To była ta opoka Izraela. Byśmy wiele mogli wersetów przytoczyć, które pokazują Boga jako ten fundament, jako skałę. Bóg mówi, ja stanę na skalę. A ty uderzysz w tę skałę. Dziwne, prawda? Ale tak Bóg powiedział. I gdy tak się stało, ludzie zostali napojeni wodą. Natomiast z tej całej lekcji Bóg naprawdę wyprowadził bardzo ciekawą naukę. W ogóle miejsce jest też niezwykłe, bo czytamy, ja stanę tutaj na skale, na Chorebie. Gdybyśmy czytali pierwszy werset trzeciego rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, to byśmy mogli przeczytać, że Choreb to jest to miejsce, gdzie Bóg spotyka się z Mojżeszem wtedy, kiedy mówi, zdejmij z nóg swoje sandały, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Tak zaczyna się trzeci rozdział. Gdzieś tam czytamy również, że Bóg powiedział, na tym miejscu będziecie mnie wielbić i czcić. No ładnie, spełniły się obietnice. Lud przychodzi na to miejsce i zaczyna szemrać, narzekać, wyrażać właściwie niewiarę w tego Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. Ale ostatecznie też czytamy, że na Chorebie Bóg dał ludziom 10 przykazań Bożych. Czyli On swoje zrobił. Ale w tym przypadku, na tym Chorebie, dał im też jeszcze jedną bardzo głęboką lekcję. Ludzie mogą żyć. Ludzie mogą otrzymać ratunek od Boga, ale Bóg mówi, ja stanę na tej opoce, ja stanę na tej skale, a ty uderz w tę skałę. Ile razy? Raz uderz w tę skałę. I ratunek przyszedł. Historia mówi jedno. Pan rzeczywiście zaspokaja nasze potrzeby. W tym przypadku ludziom się wydawało, że największą ich potrzebą to jest brak wody. Ale my wiemy, że Bóg patrzy zwykle zawsze dużo szerzej, i chciał tak naprawdę zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Także te duchowe, te, które mogły otworzyć przed nimi nie tylko ziemię obiecaną, ale i życie wieczne. Wieki później, kiedy apostoł Paweł pisze pierwszy list do Koryntian i w 10 rozdziale tego listu mówi na temat wędrówki Izraela do ziemi obiecanej, wędrówki dramatycznej, w której dzieje się naprawdę wiele rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, ale jednak są spisane dla przestrogi dla nas. I może całej tej wędrówki nie będziemy tutaj rozważali, ale 10 rozdział i werset 4 mówi i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Duchowa skała, która im towarzyszyła. Ja stanę na skalę, a ty uderz tę skałę i popłynie woda, popłynie błogosławieństwo, przyjdzie ratunek, przyjdzie pomoc, jakiej potrzebujecie. Duchową skałą, która nam towarzyszyła, był Jezus Chrystus. Ile razy uderzona ta skała? Raz. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, to jest ciekawe, że pewne rzeczy mogą wydawać się takie normalne, ale z nich naprawdę Bóg wyciąga bardzo taką konsekwentną i stałą naukę, gdzie w 10 rozdziale od wiersza 12 czytamy tak. Lecz gdy On, złożony raz na zawsze, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóże stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Ciekawe. Bóg wtedy powiedział, uderz raz, ratunek przyjdzie. Nie wiem, czy ludzie tak głęboko wtedy sięgali w tę historię, ale apostoł Paweł mówi, to jednokrotne uderzenie w skałę to jest symbol tego, że śmierć Jezusa Chrystusa, jedna śmierć, jednorazowa, jest wystarczająca dla zbawienia każdego człowieka w historii tej grzesznej ziemi. A
więc niedługo po przejściu przez Morze Czerwone wydarzyły się te rzeczy, które miały rzeczywiście za ludźmi iść jako cudowna, bardzo głęboka nauka. Ale tak jak powiedziałem, człowiek się uczy i nawet mamy takie niezbyt może ładne przysłowie, że człowiek się całe życie uczy, a później głupi umiera. Mało to może grzeczne, ale jakże rzeczowe i prawdziwe, bardzo często. Chociaż nie musi tak być, oczywiście, że nie musi być. Może to jest tylko właśnie to, co zbyt często widzimy i dlatego takie przysłowie powstało. Natomiast sięgam teraz do czwartej Księgi Mojżeszowej. Czwarta Księga Mojżeszowa to wydarzenia, które miały miejsce już pod koniec historii tej wędrówki do Ziemi Obiecanej. A więc minęło prawie 40 lat. Ludzie otrzymywali pomoc. Czytamy, że ta duchowa skała, która im towarzyszyła, Chrystus, no właśnie, ta skała im towarzyszyła. Ale 20 rozdział 4 Mojżeszowej rozpoczyna się tak. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz, tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Pewien fakt ważny. I historia jakby zaczyna się od początku. Brakuje wody, ludzie narzekają, po coś nas wyprowadził. No, szablon. I teraz, kiedy czytamy werset 8, jest powiedziane, co radzi Mojżeszowi Pan Bóg. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. To wydarzenie, o którym teraz mówimy, jest dramatyczne nawet z perspektywy samego Mojżesza. Mojżesz, no tak sobie często to wyobrażam i tak sobie to tłumaczę, chyba w jakiś sposób wyprowadzony z równowagi, to go nie usprawiedliwia, ale wyprowadzony z równowagi przez tych ciągle narzekających ludzi, wziął tę laskę, powiedział, co, nie wyprowadzimy tej wody ze skały i uderzy ją dwa razy. No i później otrzymał informację, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. To jest właśnie ta chwila. Co Bóg zaproponował natomiast? Weź laskę. Owszem, zgromadź cały zbór, ty i Aaron, twój brat, i przemówcie do skały. Zobaczcie, Bóg raz w tej historii wędrówki do ziemi obiecanej powiedział, uderz, tak było. Ale po latach już nie mówi, zrób to samo, bo jak wtedy to zadziałało, tak teraz zadziała. Teraz Bóg mówi, przemów do skały, powiedz do niej, a ona wyda wodę. Mojżesz zrobił inaczej, to jest w ogóle zadziwiające dla mnie, a woda i tak popłynęła. Dla mnie to jest prosta informacja, Bóg jest dla nas lepszy niż na to zasługujemy zawsze. Ale Bóg miał zupełnie inne oczekiwania, przemów do skały. To jest właśnie coś bardzo ważnego, zobaczcie, to jest taki sposób, który był, jest i będzie dany człowiekowi po to, żeby otrzymać od Boga pomoc. Chrystus raz został uderzony, on raz umarł. Teraz rozmawiaj z Panem Bogiem. My mówimy, módl się. Jakich słów byśmy nie używali? Mamy kontakt z Panem Bogiem. Słowo Boże naprawdę mocno apeluje do nas, ludzi w potrzebie. Nie ma co ukrywać, tych potrzeb mamy bardzo wiele. Ale apostoł Paweł, kiedy pisze list do Hebrajczyków, mówi w 4 rozdziale od wiersza 14, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przystąpmy do tronu łaski. Przystąpmy do tronu łaski. Przejdźmy do Boga. Boga, który jest w niebie, ale to nie odległo się z problemem. Odległość nigdy nie była problemem. Zobaczcie, patrzymy tutaj na Jezusa Chrystusa. Już tak wprost jest powiedziane, że śmierć Jezusa Chrystusa uprawnia nas do tego,
że możemy mieć nadzieję, że kiedy zwracamy się do Boga, to On nas wysłucha. Że jeżeli potrzebujemy pomocy, to one będą zaspokojone. Potrzebujemy jakiejś pomocy, to ją otrzymamy. Potrzeby nasze będą zaspokojone. Że my, zagubione dzieci Adama i Ewy, mamy wielki problem, jesteśmy daleko od Boga, możemy być zbawieni, nie ma problemu. Wszystko jest przygotowane. Zawsze znajdziemy stosowną pomoc. Ale zwróćcie uwagę, jak bardzo jednoznacznie Słowo Boże pewne rzeczy określa. Czytałem już dzisiaj słowa z Ewangelii Jana z 7 rozdziału. Przytoczę tylko jedno krótkie zdanie, które jest bardzo ważne. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Co to znaczy? Mogę mieć pragnienie, ale mogę nie przyjść. Mogę mieć pragnienie, mogę przyjść i nie pić. Jest taki wariant? No, drogi człowieka są bardzo pokrętne. Oczywiście to nie jest na naszą korzyść, to nam nie pomaga, ale jakże często te proste drogi Boże są jakoś tak, no takie wykoślawione. To jest tak jak droga do ziemi obiecanej. Miało trwać krótko, a trwało 40 lat. Po co? Znaczy, powody były, ale te powody nie były po stronie Pana Boga. Zobaczcie, kiedy mówimy, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, to jest podkreślenie, że Jezus jest naprawdę tym obiektem naszej adoracji. To jest ktoś, kto rzeczywiście może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. A to mówił o Duchu Świętym, którego możemy otrzymać. Więcej jest powiedziane, kto się napije, ta woda stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Napiję się, skorzystam. Nie, stanę się błogosławieństwem. Widzimy tutaj zapowiedź wielkiej przemiany, jakiej człowiek może dostąpić wtedy, kiedy skorzysta z tego wielkiego daru, jakim jest Jezus Chrystus. Kiedyś Pan Jezus rozmawiał z kobietą, samarytanką na temat wody. Ot, taki sposób na to, żeby porozmawiać o życiu, ale zaczął od symbolu, bo właściwie symbolu. Zaczął od rzeczywistości, jaką jest przynoszenie wody do domu w tamtym czasie. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od wiersza 10 mówi: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Coś nam to przypomina? I widziałem rzekę wody, która niesie życie wieczne. Mówimy to gdzieś tam w przyszłości. Owszem, ale Pan Jezus rozmawia z Samarytanką wtedy i mówi: i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Woda. Słowo Boże. Prawda. Zbawienie. O wielu rzeczach możemy mówić. To jest coś naprawdę powszechnego, tak bardzo jak ta woda, która wypełnia naszą planetę. To jest coś bardzo powszechnego. Jezus Chrystus mówi: tak jak nie ma życia biologicznego wtedy, kiedy nie korzystamy z tej wody, nie ma życia wiecznego, nie ma życia duchowego bez wody, którą możemy otrzymać od Pana Jezusa. Analogia bardzo wyraźna. Kiedy ją przyjmę, kiedy się napiję, to życie się zmienia. Ale Bóg mówi: przyjmij ją. Przyjmij tę wodę. Pozwól, niech ten Duch Święty w twoim życiu coś robi. Niech je zmienia. Niech je kształtuje. Niech cię prowadzi do dobrych rzeczy. Do samego zbawienia. Bóg o tym czasami mówi wprost. Czasami używa do tego pewnych symboli. Dzisiaj mówimy o symbolu
pospolitej wody, która okazuje się, że ma bardzo niepospolite przeznaczenia. I pozwólcie, że może sięgnę jeszcze do jednego obrazu, który znajdujemy tym razem w Starym Testamencie, a mianowicie chcę sięgnąć do 47 rozdziału Księgi Ezechiela. A Księga Ezechiela powstaje w czasach bardzo trudnych. To jest czas, kiedy lud grzeszy i musi iść do niewoli babilońskiej, więc dzieje się źle. Ale Bóg przez proroków, między innymi przez Ezechiela, śle różnego rodzaju apele, wezwania o nawrócenie. Daje też pewne słowa zachęty, które mają ludzi przekonać, że to, co Bóg im da, naprawdę w ich życiu przyniesie dobry owoc i dokona prawdziwego zwrotu, jakiego ci ludzie potrzebują. Pozwólcie, że przeczytam kilka wersetów. Najpierw werset 1 i 8. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi, spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Werset 8. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. O, no to poczytajmy dalej, jak to Bóg sobie wyobraża, jak to widzi, co obiecuje, co zapowiada. I gdziekolwiek tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim, od En-Gedi aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe. Będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc jest na pokarm, a liście na lekarstwo. Co się dzieje, kiedy dociera do miejsca jałowego, no, gdybym tak sobie wyobrażał ziemię obiecaną, to takim może najbardziej jałowym, bez życia miejscem jest Morze Martwe. Ale to też niech służy tylko jako symbol. Natomiast czytamy historię, która mówi, co się dzieje, kiedy woda, która wypływa od tronu Boga, wodę, która, jak czytamy, wypływa ze świątyni, dociera do tych jałowych miejsc, w których nie ma żadnego życia. To życie się odradza. Takie miejsca również, jak te opisane tutaj, mogą jeszcze być tak obfite w ryby, w świeżą, dobrą wodę. Zobaczcie, nie ma problemu ze strony Boga. Nie ma granic Jego błogosławieństwa. Nie ma takiego stanu, w którym się znalazłem i Bóg mówi, no to już sobie odpuść, człowieku. To, co zrobiłeś wczoraj i dzisiaj, a obiecywałeś, że nie zrobisz, daj spokój, nie powtarzaj się. Jeżeli otrzymasz tę wodę, która rzeczywiście wypływa ze świątyni, co to jest? Mówimy o Bożym zbawieniu, mówimy o ofierze Jezusa Chrystusa, mówimy o Jego łasce, o Jego miłości. Kiedy to dopływa do człowieka, może się zmienić wszystko. I tutaj, kiedy czytamy tę historię, widzimy właśnie takie Boże wielkie pragnienie. W czasach, w których naprawdę ktoś powie, już chyba niczego dobrego nie można się spodziewać. No cóż, nie wszyscy skorzystają.
ale Bóg mówi, jak nie ci ludzie, to może inne pokolenie, jakkolwiek, mam ofertę. Kiedyś Bóg uczył tego ludzi, którzy wyszli z Egiptu. Uderz w skałę, woda popłynie. Przemów do skały, dostaniesz to, czego potrzebujesz. Przystąpmy do tronu Bożego pełni ufności. Otrzymamy pomoc potrzebną w stosownej porze. Jesteśmy do tego ciągle zachęcani. Bóg mówi, traktuj to jak to, gdy pijesz wodę codziennie, bo jesteś spragniony. Myślę, że my to możemy dobrze rozumieć. Niektórzy z nas nie rozstają się z butelką. Chodzą z tym na spacer, chodzą z tym do szkoły, do pracy, pijemy wodę, mówimy, to takie potrzebne, to takie zdrowe. Tak, Bóg mówi, to naprawdę jest zdrowe. Ale szczególnie ta woda, która wypływa ze świątyni. Ta, której źródłem jest nasz Zbawiciel. Ten, który pozwolił się uderzyć. On dalej jest opoką, tą duchową skałą, która, jak wierzę, również nam towarzyszy. Korzystajmy z tej obecności Boga i z tej wielkiej mocy i tego wszystkiego, co Jego łaska i miłość nam próbuje wnieść w nasze zwykłe, czasami szare, a czasami grzeszne życie. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.